Dzień dobry moi drodzy, mam nadzieję, że kawka przygotowana, bo zaczynamy nowy sezon Cedrus na warsztacie. Dziś zaprezentuję Wam dwie kosiarki z nowej gamy Cedrusa. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, zaczynamy! W pierwszej kolejności chciałbym Wam zaprezentować Cedrus KS42. Dlaczego 42? Ponieważ szerokość koszenia wynosi 42 cm. Kosiarka wyposażona w górnozaworowy silnik o pojemności 139 cm sześciennych i mocy około 3,5 konia. Urządzenie wyposażone jest w pompkę paliwową, której trzeba użyć, aby odpalić zimny silnik. Kosiarka nie posiada napędu, w związku z mniejszymi szerokościami roboczymi nadaje się do mniejszych ogrodów, gdzie jej kompaktowe rozmiary będą zaletą przy koszeniu ciasnych zakamarków. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 1 litr, zaś przy zmianie oleju musimy wlać 600 ml oleju 10W30, ewentualnie SAE30. Cedrus KS42 posiada dwie metody koszenia – wyrzut do kosza oraz mulczowanie trawy. Mamy tutaj 45-litrowy kosz, który jest lekki, a dzięki uchwytowi łatwo go zdemontować. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w zaślepkę do mulczowania. Możemy skorzystać z 6-stopniowej regulacji wysokości koszenia za pomocą jednej dźwigni w przedziale od 25 do 75 mm. Kosiarka posiada przedni uchwyt, który pozwala w wygodny sposób ją podnieść oraz składany uchwyt, który w górnej części jest wyścielany miękkim materiałem dla większego komfortu prowadzenia. Niedługo w ofercie Cedrusa ponownie pojawi się model KS48, który od tego modelu różni się większą szerokością koszenia na poziomie 48 cm, większym koszem o pojemności 65 litrów, dużymi tylnymi kołami, które ułatwiają manewrowanie, złączem do węża ogrodowego oraz wskaźnikiem napełnienia kosza. Druga kosiarka, którą chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować, to Cedrus KS48S. Charakteryzuje się tym samym silnikiem co poprzednik, jednak szerokość koszenia jest większa i wynosi 48 cm. Podobnie jak poprzednik, wyposażony jest w górnozaworowy silnik o pojemności 139 cm sześciennych i mocy około 3,5 konia. Waga kosiarki jest większa o około 10 kg od poprzednika, lecz w zamian za to otrzymujemy układ napędowy składający się z solidnej metalowej przekładni, która napędzana jest przez silnik za pomocą paska napędowego. Kosiarka posiada trzy funkcje koszenia. Pierwsza z nich to zbieranie do kosza. Kosz jest lekki, ma pojemność 65 litrów oraz wskaźnik napełnienia. Dzięki uchwytowi bardzo łatwo go zdemontować. Druga z tych funkcji to mulczowanie. Jeśli nie chcemy zbierać do kosza, skorzystajmy z zaślepki mulczującej. W zestawie otrzymujemy osłonę wyrzutu bocznego. Ciekawą funkcjonalnością tej kosiarki jest to, że możemy ją umyć za pomocą złącza do węża ogrodowego. Po prostu podłączamy wąż, puszczamy wodę i uruchamiamy noże. Kosiarka ta posiada składany uchwyt, na którym znajdują się dwie dźwignie. Jedna służy do regulacji obrotów, zaś druga to dźwignia ssania. No i oczywiście mamy też gustowny cup holder. 6-stopniowa dźwignia pozwala ustawić wysokość koszenia na poziomie od 25 do 75 mm. Duże tylne koła zdecydowanie ułatwiają manewrowanie. Zastosowanie przedniego uchwytu zdecydowanie pomaga w podnoszeniu i przechowywaniu kosiarki. Jeżeli chcemy wzbudzić zazdrość u swoich sąsiadów, to ta kosiarka zdecydowanie wyróżnia się designem. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was pomocny. Dajcie znać, która z funkcjonalności w tych kosiarkach najbardziej przypadła Wam do gustu. Do zobaczenia!